Rockstar od 1997 roku zaskakuje fanów, tworząc coraz to nowsze wersje pierwotnej gry. Słyną z kontrowersyjnych treści, otwartego świata i wysokiego poziomu animacji i rozgrywki. Oczywiście jeśli uznajemy, że owa rozgrywka może zawierać wiele elementów przedstawiających dysfunkcję naszego społeczeństwa, a przede wszystkim tego amerykańskiego. Gra nie stroni od przemocy, gangów, używek i seksualizowania kobiet. Możemy być fanami bądź krytykami, ale czego nie możemy odmówić grze, to ogromna popularność, którą się cieszy. Zwiastun pobił w końcu ilość polubień na platformie YouTube w porównaniu z innymi trailerami. Nic więc dziwnego, że świat wstrzymał oddech wraz z premierą zwiastuna szóstej części gry. Właśnie z tego powodu przedstawię Wam kilka ciekawostek o premierze nowej części oraz o tym, czego możecie się po niej spodziewać. Rozsiądźcie się więc wygodnie i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od kilku niesamowitych easter eggów z gry zapowiedzi. Pojawiło się kilka zabawnych scen, które były inspirowane prawdziwymi wydarzeniami i były prezentowane jakoby przez media społecznościowe, takie jak Instagram. W tej scenie widzimy, jak mężczyzna wyciąga z basenu aligatora, co miało miejsce w rzeczywistości, w mieście, które inspirowane jest fikcyjną grą. To jednak nie wszystko. Pojawiła się scena, w której widzimy niemal nagiego mężczyznę uciekającego przed policjantem, co oczywiście też miało miejsce, chociaż można by powiedzieć, że również wygląda jak scena z gry, prawda? Kolejną niespodzianką będzie pojawienie się starszej pani z młotkami. Co za niespodzianka, to też jest na podstawie prawdziwej historii. Kobieta z Florydy miała dokonać aktu pozbawienia życia na mężczyźnie właśnie za pomocą młotka. Wszystko z powodu kłótni o rum. Jakby nie patrzeć, panie mają za sobą wiele wspólnego, również ze względu na wygląd kobiet. Genialny żart ze strony producentów. Nawiązali do komicznych sytuacji, które miały miejsce w rzeczywistości, jak również do tego, co promują media, przedstawiając sceny w formie relacji internetowych. Odnieśmy się do lokalizacji, bo nawet jeśli nazwa miasta, w którym miejsce ma akcja, nic nam nie mówi, to to, na czym jest inspirowane, powinno być nam już znane. Vice City inspirowane jest Miami w południowo-wschodniej Florydzie, a więc amerykańskim miastem i prezentuje właśnie amerykańską kulturę. Jest również wiele nawiązań utwierdzających w przekonaniu, że miasta są ze sobą powiązane. Dostrzegamy to na podstawie lokalizacji i różnych plakatów rozsianych po całym zwiastunie. Chociażby podczas napadu na sklep widnieje logo Flanagana. Postawili oni jednak na tą sytuację, czyli powstanie nowej gry, stworzyć nowy stan nazwany Leonida. Jak już wiemy, w nawiasie jest to oczywiście nawiązanie do Florydy. Wiele osób miało obawy do tego, czy to na pewno nowe miasto nie będzie powieleniem tego poprzedniego. Porównajmy sobie widok z góry na oba. Tak wygląda nowe w najnowszej odsłonie gry, a to jest poprzedniej wersji. Różnica jest ogromna, prawda? Nie dość, że mapa będzie dużo większa niż to, co widzieliśmy do tej pory, mamy również duże szanse na uzyskanie naprawdę rozbudowanego świata. Możliwe, że doczekamy się nareszcie mapy, na której będziemy mogli również prowadzić ciekawą rozgrywkę poza głównymi granicami miasta. Twórcy gry oddali w nowej części hołd jednej z pierwszych gier serii. Jeżeli znacie GTA, to znacie też już Vice City. Lokalizacja była wykorzystana wcześniej w 2002 roku. Tym razem będzie ona jednak dużo bardziej rozbudowana, co może być powodem do szczęścia. Twórcy najwidoczniej uznali, że dobrze będzie w związku z tym wrzucić kilka fajnych easter eggów. Zauważyliście? Na samym końcu ujęcia widać żółty samochód zaparkowany na poboczu drogi. Fani szybko zauważyli, że wygląda on na ulepszoną wersję tego samego samochodu, który zawsze można było znaleźć dokładnie w tym samym miejscu w Vice City. Producenci gry doskonale wiedzą, czym zainteresować wielbicieli serii. Wrzucają więc te wszystkie niespodzianki, które fani uwielbiają. Na kilka sekund uwagi zasłużyła postać mężczyzny noszącego nazwę mężczyzny Leonidy. Jest to nawiązanie do słynnego Jokera z Florydy. Obaj panowie mają tatuaże o głębokim znaczeniu. Joker z Florydy na przykład uważa, że jego tatuaże reprezentują tragedię jego życia. Fenomen tego mężczyzny polega na tym, że zdobył popularność właśnie ze względu na jego tatuaże, które mają być jego sposobem na wyrażanie tego, kim jest, czyli Jokerem. W dodatku jest on co rusz aresztowany. Ciężko nie zauważyć, że kogoś tak charakterystycznego nie sposób nie rozpoznać, szczególnie jak jest poszukiwany listem gończym. Ilość żartów, które wtrąca Rockstar, nawiązujących do naszego społeczeństwa, jest zniewalająca, chociażby w tej scenie, gdzie widzimy reklamę antydepresantów.
Jeżeli chodzi o postacie, którymi będziemy mogli najpewniej grać, możemy się domyślać, że do naszej kontroli dyspozycyjna będzie postać Lucy, jak również postać Jasona. Jesteśmy świadkami ich wspólnego napadu, co jest oczywiste. Napady będą dalej istotną częścią dla fabuły gry. Będziemy najpewniej świadkami bardzo amerykańskiej historii, podobnej do tej o Bonnie i Clyde, o romansie w świecie przestępczości. Możemy to wywnioskować chociażby z tego powodu, że na samym początku widzimy Lucy w więzieniu, na koniec natomiast możemy być świadkami ich wspólnego napadu. Być może zwróciliście uwagę, bądź też nie, ale nie wygląda na to, by kobieta była w trakcie odbywania fabuły gry całkowicie wolna. Możemy to wywnioskować właśnie z tego obrazka. Zauważyliście już? Na nodze Lucy znajduje się czujnik, który stosują służby, by kontrolować osoby wypuszczone z więzienia jako dozór elektroniczny. Pojawiają się też gangi, więc ich obecności możemy się z pewnością, co raczej nie jest podzianką, spodziewać. To wszystko ma na celu pokazać nam, że nie będzie się nudzić przy nowej odsłonie gry. Będą jak zawsze wyścigi, kradzieże, włamania, gangi i wiele niestosownej treści ku uciesze publiki. To, czego możemy być pewni, to fakt, że gra będzie wielkim hitem. Zaliczając progres w jakości oraz rozmiarze mapy, możemy się spodziewać również wielkich zmian w rozgrywce i wielu niespodzianek, które przygotowali dla nas twórcy. I zanim powiem kolejną ciekawostkę, zostaw łapkę w górę, bo jak już usłyszysz, to na pewno mnie znienawidzisz. Masz teraz chwilę na wciśnięcie. Już? No to ostatnia ciekawostka, jeśli nie masz konsoli i tak sobie nie pograsz. Gra jest zapowiedziana wyłącznie na konsole od Sony i Microsoftu, więc PC-ciarzu znowu sobie poczekasz, jak przy poprzednich częściach, około roku i możesz zapomnieć o tym, co powiedziałam, bo jak będziesz już mógł w to zagrać, pewnie wiele się zmieni po setkach aktualizacji. I już nikogo ta gra nie będzie obchodzić, także tego. Jeśli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zaobserwujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Jeśli oglądacie nas na Facebooku, nie zapomnijcie polubić naszego kanału. Cześć!